Chcemy nieść dalej w świat pamięć i przykład pojednania, dialogu i miłości. Zapoczątkowany przez pasterzy Kościoła w Polsce i w Niemczech przed 50 laty. Aby w zawierzeniu łasce Bożego odkupienia młodzież i ludzie na całym świecie odrzucili szerzącą się kulturę śmierci. Potrafili wzajemnie sobie przebaczać, przezwyciężali nienawiść i wspólnie poszukiwali drogę do pojednania, pokoju i miłości, odnajdując na niej Jezusa Chrystusa jako naszą drogę, prawdę i życie. Inspiracją do zorganizowania tej konferencji było spotkanie z księdzem infuatem Józefem Strugarkiem, który już jest księdzem emerytowanym, konferencji poświęconej kardynałowi Bolesławowi Kominkowi i jego listowi biskupów polskich do biskupów niemieckich. 50 lat temu to wydarzenie wstrząsnęło opinią publiczną. Wiemy, jakie było nastawienie ówczesnych władz komunistycznych do tego przedsięwzięcia. Natomiast dzisiaj, patrząc na to wydarzenie, uważamy, że należy pielęgnować to, co ono niosło, czyli chrześcijańskie pojednanie. Piękna tradycja śląska, przesiąknięta przywiązaniem do Kościoła, a także konflikty narodowościowe tej ziemi, a zwłaszcza powstania śląskie, wywarły niezatarte ślady w duszy przyszłego biskupa wrocławskiego. Pochodził z klasycznej śląskiej rodziny, dziewięciorgo rodzeństwa. Ojciec górnik, matka prowadząca dom. Trzeba to wszystko widzieć oczyma wyobraźni. Ojciec, który wracał po pracy do domu w dniu wypłaty, całą sumę oddawał żonie i to z fiszką, jeśli taka funkcjonowała. Żona z kolei wydzielała ojcu odpowiednią sumę na papierosy, a także na sznapsa, aby mógł razem z kumplami spotkać się raz w tygodniu z kompanami w knajpie. Nie znaczy to, że rola ojca w rodzinie była bierna, zredukowana do roli pantoflarza, bowiem to ojciec niósł na sobie ideowy autorytet. Kominen opowiadał, że to od ojca zbierał lanie, kiedy po powrocie ze szkoły mówił w domu przez zapomnienie po niemiecku, a miał mówić po polsku. A w szkole z kolei, kiedy przez zapomnienie mówił po polsku, otrzymywał lanie od nauczycieli, bo miał mówić po niemiecku. I tak od młodości wbijano mu do głowy dwa języki, co pozwoliło mu później prowadzić dialog z Niemcami. Po maturze ostatni rok w szkole już po polsku wstąpił do seminarium śląskiego w Krakowie. Opowiadając o swoich studiach teologicznych, a zwłaszcza o wstąpieniu do seminarium duchownego w Krakowie, też się bardzo ożywiał i podkreślał wielką rolę ojca w podjęciu studiów właśnie w tym mieście. Mówił, że mógł rozpocząć studia we Wrocławiu, ale wybrał Kraków. I to za radą swojego ojca. Bolek, miał powiedzieć ojciec, jak chcesz zostać księdzem, to zostań. Ale na studia pójdziesz do Krakowa, bo tam Polska. Tam w Krakowie alumn Kominek, jak mówił, oddychał Polską. Chłonął ją całą swoją duszą. Zasłuchany w to, co mówią profesorowie, co mówi mądry rektor Konstanty Michalski. Przygotowując się przez dobrą formację do kapłaństwa, a w planach Bożej opatrzności do odpowiedzialności za Kościół i nie tylko na Dolnym Śląsku. Kiedy powracał do rodzinnych stron, do Radlina, wszyscy znajomi widzieli, że nie podnosi głowy, ale tak jak za lat szkolnych pozostał Ślązakiem, który nie wstydzi się ani śląskiej godki, ani prac, które trzeba wykonać w rodzinnym domu. Po święceniach odbył 3-letnie studia w Paryżu, gdzie zapoznał się z filozofią i socjologią, co dało mu dobry wgląd w zagadnienia społeczne, które już go nigdy nie opuściły. W czasie wojny rozwijał akcje charytatywne. Kilkakrotnie wyjeżdżał do Berlina,
aby poprzez nuncjusza w Berlinie informować Stolicę Apostolską o stanie Kościoła w Polsce. Po wojnie został mianowany administratorem apostolskim w Opolu i tu zorganizował pomoc dla przesiedleńców. Rozwijając pracę duszpasterską, starał się zbliżyć do siebie i integrować ludność napływową i autochtoniczną. Nie lękał się powierzonych mu zadań. Niedługo po powrocie ze studiów otrzymuje zadanie. Zorganizowana w diecezji śląskiej, jak się wówczas mówiło, akcji katolickiej. Zadanie, które przed Kościołem postawił papież Pius XI. W jej zorganizowanie zanurzył się zupełnie. Zjazdy, kongresy, konferencje stały się jego pasją. Opowiadał o tym pięknym angażowaniu się świeckich w ten nowy katolicki ruch odnowy Kościoła. W roku 1951 administratorzy zostali usunięci ze swoich siedzib. Ksiądz Bolesław Kominek przez 2 lata przebywał w Krakowie. W 1954 roku przyjął tajnie święcenia biskupie, które miały miejsce w Przemyślu, a 2 lata później odbył ingres do Wrocławia, gdzie spędził prawie 18 lat. Nie były to łatwe lata. Kościół, także i wrocławski, spotykał się z bardzo licznymi szykanami. Właśnie tu, we Wrocławiu, w Parku Szczytnickim, dowiedział się od jednego ze swoich rozmówców. A dowiedział się dla Niemców coś nieprzyjemnego wtedy. Opowiada rozmówca: dzisiaj ksiądz kardynał Bertram poprosił księży kanoników i powiedział do nich tylko jedno zdanie: Meine Herren, hier wird Polen. Moi panowie, tutaj będzie Polska. A kiedy tak się stało, kardynał August Hlond, jako jednemu z 5 administratorów zawiązujących się diecezji na ziemiach zachodnich, powierza tworzenie diecezji opolskiej, gdzie, jak mówił, trzeba było mocno zakasać rękawy i brać się do roboty. Tutaj we Wrocławiu biskup Kominek został arcybiskupem, metropolitą i kardynałem. Pamiętam spotkanie kardynała Kominka z kolegą ze studenckich lat, czasów, jakie miało miejsce w Instytucie Polskim w Rzymie w 1973 roku. Z arcybiskupem Saigonu, Mogodin Tukem, bratem prezydenta Mogodin Diema. Patrząc z boku na ich braterską rozmowę po wielu, wielu latach, można było zobaczyć 2 przyjaciół. Kiedyś zaprzyjaźnionych studentów Instytutu Nauk Społecznych w Paryżu. Teraz roześmianych pasterzy Kościoła. Pobyt we Wrocławiu stanowił bardzo dobre miejsce dla rozwinięcia znaczących działań na forum Episkopatu Polski, Komisja Duszpasterska, ale także i na forum międzynarodowym. Kontakty z Episkopatem Niemieckim, uczestnictwo w komisjach przygotowujących Sobór Watykański II. Jako duszpasterz wrocławski zabierał głos kierowany do Niemców na temat tzw. ziem zachodnich, tłumacząc, że to nie Polska rozpoczęła II wojnę światową, ale właśnie Niemcy. Polska była także tym krajem, który z tego powodu poniósł największe ofiary. Stracił znaczną część swoich ziem na wschodzie. Jako naród miał prawo moralne do ziem zachodnich, z tego powodu, że naród musi mieć swoją fizyczną przestrzeń do egzystencji. Pisał:
Większa część tej ludności opuściła te tereny ze strachu przed rosyjskim frontem i uszła na zachód. Dla naszej ojczyzny, która wyszła z tego masowego mordowania nie tylko zwycięskie, lecz jako krańcowo wyczerpane państwo, jest to sprawa egzystencji, nie zaś kwestia większego obszaru życiowego, Lebensraum. I to był pierwszy tytuł, jeszcze przed historycznymi tytułami, że naród powrócił na swoje piastowskie ziemie. Wysunięcie na pierwszy plan argumentu moralnego, pastoralnego, odwołanie się do Ewangelii miało ogromne znaczenie. Było dopowiedzeniem tego, co wypowiedziane zostało jeszcze wcześniej podczas uroczystości z racji dwudziestolecia ziem zachodnich i obecności na nich Kościoła pod polską administracją. Obchody te przez stronę niemiecką zostały bardzo źle odebrane i wówczas biskup Bolesław Kominek użył zaskakującej wszystkich formuły. Udzielamy przebaczenia i prosimy o nią. Uświadomił sobie, że trzeba podjąć jakieś działania, żeby wyjść z tego impasu, z tej jakby więziennej klatki, jak sam to nazywał. Droga dyplomatycznych, propolskich, może nieco też nacjonalistycznych wypowiedzi polskich hierarchów podczas obchodzonego we Wrocławiu latem 1965 roku, dwudziestolecia polskiej organizacji na ziemiach zachodnich, nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Co więcej, wywołała nawet nową falę oburzenia i krytyki w Niemczech. Wrocławski arcybiskup, jako wielki syn Kościoła i ojczyzny, uświadomił sobie, że w takiej sytuacji trzeba wrócić do serca Ewangelii, że trzeba podjąć drogę ewangelicznego przebaczenia i pojednania. To, że z tych ziem Niemcy zostali przesiedleni, wydaje się wskazywać na jedyne rozsądne rozwiązanie, chociażby z tego powodu, że kohabitacja dwóch narodów, niemieckiego jako winnego i pokonanego z polskim jako zwycięskim, który jednocześnie nie miałby gdzie zamieszkać, bo gdzie mieli przebywać? W oborach, w stajniach? Musiało bezwzględnie prowadzić by do konfliktów, gdzie wina spadałaby tym razem już nie tylko częściowo na Polaków. Czynnikiem zachęcającym do napisania listu pojednawczego do biskupów niemieckich było nadchodzące sakrum Polonie Millennium, zbliżające się świętowanie tysiąclecia chrztu Polski. Przed milenium chrztu wypadało usunąć bariery i zaprosić do świętowania wszystkie episkopaty świata, a przede wszystkim najbliższych sąsiadów. Trzeba w tym miejscu przypomnieć fragment kazania Bolesława Kominka, wygłoszony po powrocie zachodu w katedrze wrocławskiej. W obronie tego listu, a zwłaszcza słów o przebaczeniu, kardynał odwołał się do polskiej literatury i przypomniał nie tylko Juranda, puszczającego wolno swojego oprawcę, ale listy spod Morwy Gustawa Morcinka. Ten, który przeżył obóz koncentracyjny, pisał: obozowiczom trudno wypowiedzieć szczerze tamte słowa i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowa te są dla nas jak kamień na prostej drodze, na którym boleśnie się potykamy. Na słowach tych załamujemy się i nie kończymy naszej modlitwy. Lecz podobnie jak w obozie miał człowiek wiarę, iż przyjdzie taki dzień wyzwolenia, a ta wiara trzymała go przy życiu, tak i teraz pragnie mieć tę wiarę, że może kiedyś przyjdzie chwila, taka dziwna, radosna, cicha, pokorna chwila w naszym życiu, kiedy będzie mógł wyszeptać owe proste słowa: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I mówił dalej kardynał: wiemy, że w życiu poszczególnych ludzi, zwłaszcza mocno pokrzywdzonych,
Chwile takie mogą bardzo dużo kosztować. O tym wiemy wszyscy. Po to, żeby dojść do przebaczenia, każdy człowiek musi się łamać. Ale owo przełamywanie i poprawianie swojego usposobienia jest właśnie chrześcijaństwem. Arcybiskup Bolesław Kominek na prośbę kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, przygotował specjalny list w formie orędzia z końcowymi słowami udzielamy przebaczenia i prosimy o nie. Tekst listu był konsultowany, jak już tu mówiono dzisiaj, z niektórymi biskupami polskimi i niemieckimi. Biskupi niemieccy przyjęli list dosyć chłodno i z niemałym zaskoczeniem. Odpowiedzieli nań 5 grudnia 1965 roku. Odpowiedzieli rzeczowo, ale bez szczególnego entuzjazmu. List Episkopatu Polski, przekazany biskupom niemieckim w Rzymie w dniu 18 listopada 1965 roku, został przez wielu odczytany jako tekst polityczny. Jak już wspomniano, nie byli nim zbyt zachwyceni adresaci, natomiast władza komunistyczna w Polsce odczytała go jako mieszanie się Kościoła do polityki. W telewizji publicznej pokazywano nam transparenty trzymane na wiecach w różnych fabrykach, zakładach pracy i uczelniach z napisami nigdy nie przebaczymy. Biskupi zdrajcy, w czyim imieniu? Gdy do takiego wzburzonego kraju wrócił w styczniu 1966 roku arcybiskup Bolesław Kominek, natrafił na natychmiastowy, bezpardonowy atak władz partyjnych, ale i po części na niezrozumienie u wielu ludzi Kościoła, którzy uważali list za zbyt proniemiecki. Jako uczeń klasy maturalnej, wówczas w styczniu 1966 roku, towarzyszyłem księdzu wikariuszowi w duszpasterskiej kolędzie. I nie było rodziny, w której nie poruszono by tego tematu, tego problemu. I najczęściej właśnie w duchu propagandy, atakując biskupów, jak mogli takie słowa napisać, że my przebaczamy. Najpierw wielkie upokorzenie spotkało go na granicy w Żebrzydowicach. Zwierzył się swojemu sekretarzowi, że podczas kontroli celnej rozebrano go do naga. Gdy pojawił się we Wrocławiu, wszyscy czekali na wyjaśnienie autora listu, który już w rozmowach prywatnych mówił tym, którzy kwestionowali tenor listu, że nie znają sedna Ewangelii. Arcybiskup zapowiedział swoje wystąpienie wyjaśniające na niedzielę 6 lutego 1966 roku w katedrze wrocławskiej. Katedra została wypełniona po brzegi. Wiele osób musiało zatrzymać się na zewnątrz. Na szczęście docierał tam do nich głos z głośników. Byłem jednym z kilku tysięcy słuchaczy tego kazania jako kleryk trzeciego roku studiów we wrocławskim seminarium duchownym. Stałem, pamiętam, daleko wejścia do zakrystii w prawej nawie katedry wrocławskiej. W czasie kazania, jak już tutaj było wspomniane, stało się coś szczególnego, coś, co nie zdarzyło się w Polsce po wojnie. Arcybiskup w pewnym momencie podniesionym głosem powiedział, kto walczy z orędziem o pojednaniu narodu polskiego z narodem niemieckim, ten uderza w twarz polską racją stanu. Po tych słowach w katedrze zerwała się burza oklasków. Wszyscy na czele z arcybiskupem byli zaskoczeni i w tym momencie, gdy arcybiskup stał się zwycięzcą, potwierdziła się zasada, że kto pierwszy przebacza, ten jest zwycięzcą. Było to zwycięstwo Ewangelii, zwycięstwo miłości nad nienawiścią, prawdy nad zakłamaniem. Autorom listu nie szczędzono żadnej obelgi, nie wyłączając oskarżeń, że zapomnieli o Auschwitz, a także o zamordowanych przez nazistów kapłanach polskich.
W ślad za artykułami w prasie pojawiły się broszury i książki. Ruszyła masowa akcja odczytów i wieców protestacyjnych w zakładach pracy. W miejscach, gdzie odbywały się uroczystości kościelne z okazji tysiąclecia Chrztu Polski, organizowano konkurencyjne imprezy tysiąclecia państwa polskiego, ale pod hasłami "Nie przebaczamy, precz ze zdrajcami ojczyzny", "Quo vadis, arcybiskupie Kominku", "W czyim imieniu wystąpili". Grunt był podatny, gdyż z wojny i okupacji Polska wyszła zdziesiątkowana. Zginął co trzeci pracownik wyższych uczelni, co czwarty ksiądz, co piąty nauczyciel. W konsekwencji biskupi z zagranicy, w tym również biskupi niemieccy i papież Paweł VI, nie otrzymali wiz wjazdowych do Polski na obchody milenijne i, jak wiemy, na tronie, na którym miał zasiadać papież Paweł VI, był tylko bukiet kwiatów. Podczas uroczystości milenijnych 3 maja 1966 roku przy wałach jasnogórskiego klasztoru 2-milionowa rzesza wiernych powtórzyła za prymasem tysiąclecia "Przebaczamy". Komuniści nie mogli zrozumieć tego treści tego listu, bowiem jej inicjatywą były słowa Ewangelii: "Przykazanie nowe daję wam". Wszystko, co nowe, przypisywali sobie. Oni też jedynie chcieli mieć prawo wypowiadać się w imieniu narodu. Trzeba podkreślić, że orędzie biskupów ma też takie znaczenie, że uczy pewnego przebaczenia i wyciągania ręki ku pojednaniu. Jest to taka wartość bardzo uniwersalna, ponieważ dzisiaj młodzież potrzebuje takich przykładów, potrzebuje właśnie uczenia się, jak przebaczać, jak sięgać po to pojednanie. Pamiętamy, że przecież to było bardzo trudne pojednanie, bo dotyczyło tych relacji polsko-niemieckich powojennych, także to był naprawdę niesamowity gest ze strony polskich biskupów. No i też to wszystko wpisuje się teraz w Światowe Dni Młodzieży, kiedy właśnie młodzież też z całego świata przyjedzie do Polski i kiedy to młodzież, również polska, uczy się też okazywania tych chrześcijańskich gestów, tych gestów Ewangelii, które są bardzo istotne i ważne.